Witajcie. To vlog, który nazywa się Na pełnym baku. No i testujemy przeróżne dziwne samochody, poddajemy im różnym dziwnym testom. Dzisiaj, jak już pewnie zdążyliście przeczytać na górze albo na dole, Renault Megane czwartej generacji. Wygląda zaskakująco dobrze, jest bardzo, bardzo ładnie zaprojektowane. Bardzo podobają mi się te światła. W ogóle cały przedni grill wygląda rewelacyjnie. Mamy ogromny znaczek Renault z przodu. Tutaj fajne są te srebrne linie, ale uwaga, teraz najfajniejsze. Czyli tył. Przepiękne, przepiękne lampy. Rzadko się zdarza, że w samochodzie mamy lampy, które są odtąd do prawie samego środka i prawie się łączą, prawa z lewą. Tutaj mamy taką sytuację. Przepiękne kreski podświetlone LED-owo. Przepiękne felgi, 18-calowe, no w tej wersji mamy takie ładnie wyglądające. Dobra, to wsiadamy do środka. Teraz tak, mamy tutaj bardzo duży dotykowy wyświetlacz. Ten ekran 8,7 cala. No to kawał ekranu. Oczywiście można kupić wersję tańszą, wersję podstawową, która ma ekran o przekątnej 4,2 cala. Jest zdecydowanie mniejszy. Mamy oczywiście także zestaw audio, który dzisiaj na pewno przetestujemy. Bardzo podoba mi się kierownica, ale to, co zwróciło moją uwagę, to niesamowicie ładne fotele. Mamy tutaj takie podświetlenie niebieskie. O tym jeszcze dzisiaj Wam opowiem, bo to podświetlenie to charakter auta. No oczywiście klasycznie, lusterko, światełka. Tutaj schowki. Dodatkowo mamy tutaj hamulec postojowy, no taki niestety nie do zaciągania, więc nie polatamy sobie zimą na tak zwanym ręcznym. Dobra, ja mam 1,90 m, siedzę sobie z przodu, jest mi bardzo, bardzo wygodnie. To teraz zróbmy test 1,90 m, czyli jak będę siedział za samym sobą. No to jedziemy na tył. Tutaj jest źle. Jest źle i to nawet jest bardzo źle. Kanapa jest oczywiście wygodna, tak jak z przodu, natomiast miejsca na nogi jest potwornie mało. Nie mogę wyprostować nóg. O, tak ewentualnie mogę siedzieć, czyli wygląda to słabo. Ale to, co najdziwniejsze, to to, że Francuzi mają albo żabie łódka, albo żabie stópki. Bo strasznie nisko jest osadzony ten fotel, także nie mogę prawie wsunąć tam stopy. Więc z tyłu, no dla dwóch osób, małych osób, dwójka dzieci, no albo z przodu, jeśli jest kierowca, który ma 1,70 m. A teraz sprawdzimy, jak ten samochód sprawuje się podczas jazdy. To co ciekawe, to mamy tutaj do dyspozycji silnik DCI, czyli diesel o pojemności 1,6 i o mocy 130 koni. To teraz tak, pokażę Wam, na czym polega ta funkcja, czyli multisense. Multisense. Wciskamy ten guzik i mamy do wyboru sport, komfort, eco, natural albo perso. Perso, czyli personalizacja, można sobie samemu skonfigurować. Dobra, włączmy sobie funkcję sport i tutaj to podświetlenie zmieniło się na czerwono, zegary także się zmieniły, co fajne. Podobno powinno się jeszcze tutaj zmienić się dźwięk. Konfiguracja bieżącego trybu, wyświetlacz, modelowanie dźwięku silnika. I to jest rzecz, która mnie trochę intryguje, bo mamy funkcję sport i ten dźwięk powinien być sportowy. Ja nic nie usłyszałem. Mamy komfort, też nie słyszę żadnej zmiany dźwięku, więc nie wiem trochę za bardzo, o co chodzi. Ale za chwilę to przetestujemy, bo za chwilę wyjedziemy na trochę szybszą drogę. Sprawdzimy, jak ten samochód się rozpędza, jak się zachowuje na bardziej ruchliwych drogach Warszawy. Jedziemy teraz w trybie komfort. Zredukujemy może na czwórkę. Jest cicho, prawda? Dobra, przepinamy się w tryb sport. Jestem, czy usłyszymy tę różnicę. Może minimalna. Szału nie ma. Audio, właśnie. Mamy tutaj zestaw sygnowany marką Bose. Dobra. No dobra, to jeśli chodzi o ten zestaw grający, to nie powala, to nie jest coś takiego, że mamy wrażenie, że wow, ale mamy audiofilski sprzęt, wow, jak on świetnie gra, bas, dudni, soprany, gwiszczą, wow, super. Nie, tak to nie działa, to jest zwykły, dobrze grający zestaw audio w samochodzie, owszem, przyjemnie się go słucha, nie drażni ucha, nawet mi się zrymowało. A jeśli chodzi o ustawienia tego zestawu, no niestety jestem potwornie rozczarowany, myślałem, że tutaj będzie mega duży panel, będę mógł sobie equalizerem ustawić dźwięk, ale okazuje się, że jest tylko wysokie, niskie i to możemy sobie zmienić, mamy balans. No i na tym się kończą ustawienia, szkoda. Widoczność, do przodu
bez zastrzeżeń. Problem pojawia się z widocznością do tyłu przez tylne lusterko, wsteczne lusterko. Szyba jest potwornie mała z tyłu. To raz, dwa. Francuzi zainstalowali w tym aucie duże zagłówki. Tutaj nie ma żadnych kompromisów, one są naprawdę dosyć spore. To ogranicza widoczność, więc no, do tyłu słabo widać. Jesteśmy na obwodnicy Warszawy i tutaj trochę informacja a propos przyspieszeń. Ten samochód ze 130-konnym silnikiem diesla przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę. Jedziemy teraz stówą. 10 sekund. I to jest fajna wartość. Co prawda, lepsza wartość, zdecydowanie bardziej by mi się to podobało, gdybyśmy mieli tutaj wersję GT z 205-konnym silnikiem. Obiecuję, że postaram się o niej Wam opowiedzieć. Ta wersja z kolei przyspiesza w 7,2 sekundy i to już jest naprawdę fajnie. Mamy tutaj też system, który informuje nas, co dzieje się w martwym punkcie auta, czyli lampka, która się zapala w momencie, gdy nie powinniśmy zmieniać pasa. Jeśli się nie świeci, to wtedy absolutnie możemy zmienić sobie pas. Dodatkowo fajne wnętrze. Mam tutaj także, na przykład z ciekawostek, head-up, taki wyświetlacz, na którym wyświetla się prędkość, wyświetlają się znaki, bo samochód jest także wyposażony w system rozpoznawania znaków. Zawsze ci, co interesują się motoryzacją i kochają samochody, także zastanawiają się, jak ten samochód sprawdza się w mieście, ile spala. No bo jeśli kupujemy samochód, no to jest dla nas bardzo istotna informacja. Tutaj producent podaje, że w cyklu mieszanym auto spala 4,6 litra na 100 km, w cyklu poza miejskim 4 litry na 100 km. Ja tym samochodem jeżdżę dosyć krótko, ale już teraz po wyzerowaniu wszystkich wyników samochód spala 5 litrów, a jeżdżę trochę po mieście, trochę po trasie, jak widzieliście, więc cykl jest mieszany, 5 litrów na 100 km. Bardzo fajny wynik, ciekawy jestem, czy jeszcze będzie ten wynik spadał. Mam nadzieję, że tak. Wielki pojedynek, czyli ja kontra samochód, konkurencja to parkowanie. Parkujemy prostopadle tyłem. No i bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie i kto będzie szybszy, czy ja z moimi umiejętnościami, czy no, asystent parkowania, który znajduje się w tym samochodzie. Mam stoper, bardzo proszę. Cyk. Jest stoper. Jedziemy. Stop. Zajęło mi to prawie 18 sekund. Zatrzymałem się na chwilę, aby przeprowadzić kolejny test. Człowiek w życiu zadaje sobie różne pytania. Między innymi, czy prezent zmieści się do bagażnika? O, dosyć wysoki próg załadunku i ten próg jest taki bardzo, bardzo szeroki, czyli jest duże prawdopodobieństwo, że pobrudzimy sobie nogi w taki dzień jak dzisiaj. 384 litry to jest pojemność tego bagażnika. Warto zwrócić uwagę na heczyki, na siatki. To się często przydaje. No okej. Pora na podsumowanie testu Renault Megane. Renault Megane to ładne, fajne, dobrze jeżdżące auto. Bardzo przyjemnie mi się nim podróżuje. Absolutnie na plus zasługuje także design. Przepiękny przód, bardzo ładne światła z tyłu. Bardzo fajny ekran dotykowy. Świetnie zaprojektowane zegary. Można oczywiście je zmieniać. To jest ta funkcja multisens, o której opowiadałem. Minus, czyli wysoki próg załadunku w bagażniku. Strasznie mało miejsca na tylnej kanapie. Dziwne jest też to, że nie można wsadzić stóp pod fotele pasażera czy kierowcy. Jeśli chodzi o cenę, to podstawowa wersja kosztuje 59 900 zł. Nasza testowana przeze mnie dzisiaj kosztuje 94. Plus do tego ewentualnie, jeśli chcemy jeszcze takie dodatkowe wyposażenie, też podbije te ceny. To mam nadzieję, że się widzimy i słyszymy za tydzień w kolejnym teście na pełnym baku. Koniecznie oglądajcie, no bo będę miał dla Was, myślę, że też bardzo, bardzo ładny i ciekawy samochód. No to do zobaczenia.